Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakby polerować dany element, jeżeli chodzi o nasz lakier? Pokażę Wam to dzisiaj przy użyciu naszych czterech nowych panów polerskich, a zobaczcie, jak mam profesjonalnie przygotowany, zmatowiony element. Jedziemy! Heavy cut plus pasta tnąca. Pierwsze podejście, robię cztery przyjazdy standardowe, czyli wzdłuż i przesz. Jedziemy! Biały pad, czyli typowo pad cuttingowy. Pamiętajcie, że ja nie robię tutaj żadnego wykończenia, więc sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Jedziemy dalej. Orange, czyli typowy pad, one stepowy. Pamiętajcie, że to wszystko wykonuję na maszynie o skoku 9 mm. No i lakier to czarny uni, nie spodziewamy się fajerwerków. Jedziemy. Czerwony kolor, czyli pad typowo szminiszowy, ale powiem Wam taką anegdotę. Ja generalnie bardzo lubię wykańczać lakier z zamkniętą komórką, czyli tnę otwartą, a wykańczam zamkniętą. Lecimy. Kończymy, czyli zrywamy taśmę i pokazuję Wam moje arcydzieło. O, zobaczcie, jak profesjonalnie się odrywa taśmę. Zobaczcie, co pokazał Heavy Cut. Naprawdę fajnie sobie tutaj poradził. Zdjął większość tych grubaśnych takich rysek. Oczywiście matowiłem to na sucho, więc nie można tutaj się spodziewać fajnego wykończenia. Porównanie teraz cuttingu. No cutting sobie widać ewidentnie, że nie poradził z grubszym zarysowaniem, no ale tyle co mógł, to zrobił. Jeżeli chodzi teraz o pad one stepowy, no tutaj to mistrzostwo świata wyszło chyba najlepiej, ale to z racji tej, że już ściąłem tutaj lakier, czyli pozbawiłem się tego lakieru. A jeżeli chodzi o nasz finiszowy, no to widać, że tak naprawdę nie zrobił nic, ale nie miał prawa.